Cześć, witam w kolejnym odcinku z CK3, ile się nie grało w tą grę. No i myślałem sobie, kim zagrać. I pomyślałem, że w sumie bardzo rzadko gram w 1666, rzadko gram w tą datę, która jest teraz. Dzisiaj gram na sporościeniu, bo jest ono mega śmieszne przynajmniej. I zagrałem sobie Litwą, bo wszystko co jest dobre na tym kanale jest dzięki Litwie, bądźmy szczerzy. Okej, okay, rządzi nami najwyższy wódz Svetsava Cacacki, uwielbiam litewski. I jest on skupiony na walce, okej. Okay. Będzie on strategiem. Będzie Aleksandrem Litewskim. Okej, okay, mamy jednego dziedzica. Aha, i możemy się zjać świężą sojuszować. Dobra, dawaj. Nażmuć. Okej, okay, my jesteśmy tymi tribesami, więc... onagery litewskie będziemy budować. I co jeszcze by się przydało? Lekosbiorojni, dawaj. I może jeszcze... Nie wiem w sumie co jest najlepsze tutaj. Te dziwne meceseses, bo to jest nasz specjalny. Okej, okay, zaprosimy czempionów też. Okej, okay, nasz władca jest odważny, nieśmiały i sadystyczny. Jak może ktoś być odważny, nieśmiały? No w sumie może, nieważne. Okej, okay, jesteśmy dużo słabsi od żmudzi niestety. I żmudź nas może rozwalić, ale od ciebie nie jesteśmy słabsi. Okej, okay, koncentruj armia. Lecimy po to dziwne jakieś księstewko. I rozwalamy ich armię zupełnie i teraz tylko to oblegać. Zapomniałam, że my możemy upieszcze te rajdy robić. Ta dynastia odblokowała dziedzictwo. Okej, okay, mogę sojusznika wezwać? Nie, ja nie chcę. Jakie dziedzictwo zyskałam? Gdzie? Kto mnie łupi? O, ty! Zaraz ja ci złupię twoją twarz. Dobra, dawaj. Okej, okay, ciebie anektujemy. I musimy to komuś oddać. Jeszcze mi tą żonę pozwali, no. Porwali. Wykup. Za 50 golda? Nie, idziemy ją odbić. Skąd ty jesteś? Kim ty w ogóle jesteś? Wódz Troki. Troki, tu jesteś, Troki. Teraz ja ci. Co? Co? Jeszcze mi syna... Znaczy, co to jego event, ale... Ja się pytam, co mi zrobili z tym. Z dziedzicem moim. Dobra, iść kogoś innego zróbmy. Czy ci wykupimy z niewoli, czy coś. 50 dukatów. Jeszcze to jest... Żonę jeszcze trzeba dziedzica wykupić. 100 dukatów! 100! Dobra, idziemy łupić płock. Żeby nasz puck, czy ty jak się to tam nazywa? Masz to złupić. Masz się stać upierzchnią armią. O. O nie. Wracaj tu. Wracaj! Nie! Nie, żmudź cię rozwali. No to tyle złupienia. Okej, ile ma płock ludzi? Dużo. Ile ty masz? Dużo. Ty też masz dużo. Dlaczego wszyscy mają tyle ludzi dookoła, no? A może nie zauważy, jak tutaj wejdę. Zauważył. Dobra, powinniśmy to wygrać może? Nie wygraliśmy. No, nie mamy szczęśliwych rządów na początek. No, a kogo mam upić? Ruś, która ma 4000 ludzi? No nie. Dobra, już odpocznij i po prostu zbieram pieniądze na wykup własnego dziedzica. Dlaczego mnie łupią znowu? Już ile można mnie łupić? Już nie ma nic tam do złupienia. Już wszystko zostało złupione. Pamiętam, jak czytałem event do... Mierz poważnie mnie obraził. Okej, okay, kto pytał? O, mam kolejnego syna. Utenis? Nie, on nie brzmi dobrze. Czy jakieś litewskie imię mu dać? Witold. Ale mnie denerwuje ten hałasik. Ale my mamy rak, a nie napis. To jest rak, a nie napis. Co się stało? Dlaczego? O, ale rak. Już zapomniałem, jakie się rzeczy tu dzieją. Proszę, dlaczego Mołdawia podbija Kuman? What? Dlaczego Ruś Halicka ma Nowogród? Co o to chodzi? Ruś Halicko-Nowogrodzka. Ja mam większe nawet siły niż nasz wróg, więc powiemy wojnę o te troki. Może tam znajdziemy naszego dziedzica. Czy oczywiście też weźmiemy do wojny. Okej, okay, on ma większe siły, ale musimy... Znaczy my mamy większe siły, ale musimy się połączyć. Mamy onagery, więc powinniśmy to zdobyć dość dobrze. Ja mamy Urgola. O nie, wchodź tam. Dobra, bitwa o troki. Wielka batalia troki. Jeszcze powinni nasi sojusznicy dość dobra rozwaleni. O, uwolniliśmy go! I to jest dopiero! Nie jakieś płacenie ten, tylko robienie operacji specjalnych, żeby twojego syna wyzwolić. Ej, ale w sumie to RP bardziej pasuje, bo my powiedzieliśmy jakby tą wojnę nie wcale nie dlatego, żebyśmy... Och, dlaczego muszę przydzielić kogoś, kto ma zero w administracyjnych tutaj? No nieważne, ale my mamy bez beków. Dobra, musimy... Ten, że to jest wojna nie żeby jakby podbić tutaj troki czy coś, nie! To jest wojna, żeby naszego syna oswobodzić. Lecz nie uczą się na błędach żmudzini. Jeszcze Prusowie ich tu miał. Trzeci raz ich rozwalamy w tej samej prowincji. Naprawdę nie mamy nikogo. Musimy ciągle zmieniać, bo nie...
U nas na dworze nie ma nawet starszego doradców. Musimy stawać co ważnie ten od administracji, czy ten inny, kto mnie łupi, nikt mnie nie łupi. Mam nadzieję, nie. Nie łupnie, nie łupnie, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Wychodź mi z Grodna. Okej, dobra, już się poddałeś, fajnie. Okej, tak nasze granice już lepiej wyglądają, ale ta Litwa tutaj to okropnie wygląda. Nasz, możemy wydać naszą dwuletnią córkę. Dobra, nieważne, to bardzo dziwne, ale okej. Mamy sojusz z Prusami. Robimy taką koalicję antyżmudzińską. Okej, mamy już koło, żeby tu dać? Nie, nie mamy, naprawdę? Mamy jednego z naszych synów, że naszego wasala jedynego i mu damy się tytuł trokami. Będzie naszym najpotężniejszym wasalem. Nie wiem w ogóle, że trzeba tu dawać umiejętności w tej grze. O, możemy zyskać przydomek odważny. Sweat Hike to jest pierwszy odważny. Bo oczywiście przydomek jest ważniejszy od prestiżu w tej grze. O nie, 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 ktoś mnie łupi. Czego mnie łupisz, Zmudzio? Zmudzio, dlaczego mnie łupisz? Przecież się zaraz złupiarzę twarz. Teraz my idziemy ciebie łupić. Wezwij do wojny, wrogowie. No zaakceptuj. Jakaś pruska wojna domowa. Co, my to przegraliśmy? Dobra, to za ciebie. O, jeszcze młodszy będzie. No to w sumie lepiej. Czego ja nic nie łupię tutaj? O, nareszcie coś łupimy, aha. Aha, ale nas też złupili, niestety. W sensie nie nasz, tylko wiecie o co chodzi. Rus się z wszystkim bije, więc raczej nie pilnuję tutaj, czy ktoś ich nie łupi. A tu jest zero do złupienia. 20 dukatów. Co? A, nie. Myślałem, że nas łupią. Połupiliśmy to już wystarczająco chyba. Całe to pogranicze ruskie, więc możemy wracać. Uuu, dużo pieniędzy. Kiedy twój mistrz szpiegów ma zero. W intrygach. Nie, nauczyliśmy się być inżynierem wojskowym. Więc możemy tutaj dalej nasze strategie rozwijać. I ja myślę, że to jest już moment wbicia się w Ruś. Powiedz wojnę, podbij hrabstwo, księstwo, co ja nie mogę. A, muszę być znakomity. Dobra, no to hrabstwo. Tutaj to byśmy mieli granicę z Polską, ale tak by była ładna granica, więc oczywiście ta podbijamy, bo ładna granica. Wystawiamy wszystkie armie, wzywamy na pomoc Prusów. Ale te Prusowie są potężni. Ta Ruś też wszystkim bije, widzę. Czyli możemy jeszcze bardziej zacieśnić nasz sojusz z Prusami. Tam jakieś matrilinealne małżeństwa. Co jest interesujące, może w końcu zdominujemy ten tron pruski. Dobra, już możemy wymusić żądania. Aha, jeszcze nie zaakceptują. A teraz już zaakceptujecie. Okej, okay, podbijamy kolejny region i go w sumie oddamy naszemu synowi. W sumie, możemy teraz zrobić taki myk. Wiecie, kto to był Mendok, nie? Tam pierwszy król Litwy. To my możemy zrobić... Uchwal prawo. Jakie uchwal prawo? Możemy stać się już katolicką Litwą. Okej. Okay. Jak? I teraz możemy spróbować sojusz z Polską zrobić. Okej. Okay. I ty musisz tutaj nawracać te prowincje. To jest wszystko oprócz katolików. Nawet prawosławne mamy prowincje. A oni ciągle nas rabują. Dobra, wystaw wszystkie armie. Teraz z nim zawalczymy. Powinniśmy to może nawet przegrać, ale może uciekną. O. I o to chodziło. Dobra, o, nasz dziedzic jest też katolikiem, a nas ten nie jest. Możemy cię żądać nawrócenia. O, dobra, i teraz powinni wszyscy zająć się nawracaniem. A Jadźmięś jest prawosławna. No w sumie to tak samo jak Litwa prawosławna, kiedy nawet Litwy nie było w tych czasach, ale okej. Okay. I teraz my możemy święte wojny prowadzić. O, hrabstwo na przykład. I całą żmudź zjeść. Dawaj. Wyżyjemy naszych sojuszników, niestety dużo na tym prestiżu stracimy, no ale cóż. Teraz spróbujemy oblec tą prowincję. Przeżyć swoje dziecko. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Teraz ty tu rządzisz. Okej, okay, teraz ty jesteś dziedzicem. To jest ta, która jest... Kim ty jesteś w ogóle? O co chodzi? Chcę to drzewo widzieć. Genealogiczne. Dobra, my jesteśmy tu, dobra. To jest nasz dziedzic. Kim ty jesteś? Dlaczego ty jesteś tego samego rodu, a wy jesteście... Nie wiem, co się tu dzieje. Dlaczego kurowie są... Co? Kurowie też są katolikami? Oczywiście, już przestaje być tych. Ale się to szybko... Tylko czekaj. Czego kurowie ze mną walczą w świętej wojnie, będąc katolikami? To nie ma żadnego sensu. Przecież my... Wy? Okay, zaraz padnie nasza stolica, niestety. Mamy po cichu odbić, a nie. Trzeba z nimi bitwę stoczyć. Okay, mamy większe siły, dobra, rozwaleni. Dlaczego kurowie, którzy są katolikami, stanęli w świętej wojnie przeciwko mnie? Nie obchodzi mnie to, ale... Żmudź jest cała nasza. O, i to jest potężna Litwa. W ogóle istnieje coś takiego jak Królestwo Litwy. Tu tak istnieje. Potrzebuję 18 hrabstw de jure. Oj, no to biedna Kuronia. Ten nasz dziedzic dostanie tutaj całe swoje terytoria tu. Całą Żmudź. Ale ma fajnego ten godło.
Fajne, wow. Problem jest taki, że już nie możemy najeżdżać na ludzi obok. No to jest gorsze. Mamy jakąś litewską frakcję populistyczną. A, dobra. Myślałem, że tam są ci wszyscy, to jakieś plemiona się są buntować, też się buntują. Kiedy Grodno atakuje Ruś, żeby podbić jej prowincję, nigdy nie myślałem, że dożyję takiego momentu. Ile się zrobiło tych populistów? Dobra, to dużo. To jest to wszystkie armie. Dużo postaci będzie można zwerbować, kiedy się ich rozwali. Witold dorasta. Ej, to jest nasz dziedzic teraz, nie? Tak, Witold. Dobra, już po tych populistach i naprawdę oto tyle dymu. Dobra, i teraz my powinniśmy mieć w więzieniach wielu ludzi. Gdzie się na więzienie w ogóle patrzyło? Tyle razy nie grałem w tą grę. Kwestia, o co ty mówisz do mnie? Więźniowie. O! Możemy ciebie powyzwalać tutaj. Iwankowicz. Iwankowicz. To jest za ród Iwankowicz. Jakiś ród tutaj. Tu też jakiś okup fajny. 10 dukatów. To wolę cię zrekrutować. Kukis. Klukis. A, władca Kluch. No, ty w ogóle. Ty nie chcesz? Dobra, no to cię wykupimy. Za przysługę, no to zetniemy. Okej, dobra, wszyscy ten wyzwoleni, bo mi brakuje doradców po prostu. Taki jest problem, no. Nam brakuje doradców legitnie. Co? Wyszła nam naszego sy... O, wy Liwończycy. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Pierwszy, kim ty jesteś? Ty, dobra, tak, wyślij. Po kolejne, wystaw wszystkie armie. Dobra, idziemy rozwalić tych kurów, bo jakim cudem oni, będąc katolikami, dalej rabują ludzi dookoła. I jakim cudem oni mnie pokonali? Tyle pytań. Czekaj, templariusze. Ja mogę im dać tutaj jakieś terytoria templariuszom? Wątek z komunii. Nie, ja chcę ci terytoria dać, no. O! Templariusze! Chodźcie tu, nie. Templariusze! Chodźcie do... Dobra, zakony święte. Załóż zakon. Nie, ja chcę ci terytoria dać, no, żeby... No, co prawda nie krzyżacy, no, ale templariusze, no. Estonia w ogóle to powstała. Możemy tu jakieś małżeństwo zrobić, matrilinealne z Jacintami. Spróbujemy się tutaj zdominować ten... Małżeństwo. O, kolejne terytoria. Ej, to Grodno się rozwija. Dawaj jakieś małżeństwo tu. Na przykład tego syna za to. O! I wszystko w rodzinę zostaje. A, to już w ogóle zostaje w rodzinie wszystko. Mamy samych z rodziny za wasala. Ej, tutaj nie była jakaś inna rodzina? Znowu mi umierają ludzie. Nie mam ludzi na doradców. Ej, mogę mojego dziedzica tutaj do więzienia włożyć? I wtedy kto będzie? Tylko jeden dziedziczył. Korybutas. Korybut Wiśniowiecki. Dobra, dawaj do więzienia. Co? Skąd ty masz 10 tysięcy wojsk? Wezwij do broni. Co? Ty nie jesteś moim sojusznikiem nawet? Nawet jaćmigowie mnie zdradzili. Dobra, ciebie muszę jeszcze wezwać. Wystaw wszystkie armie. Okej, Prusy chodź pomogą. Prusy to jest lojalny sojusznik jednak. A, i my teraz małżonka nie mam. No tak, bo on jest w więzieniu. No to... A, on dalej nie... uwięziony. Dobra, należy go nie więź. Ale, sojusz z Burgundią? Brzmi interesująco, ale ja bym wolał z Polską. Mogę z Węgrami. A nie mogę z Węgrami. Dobra, ale czekaj, na przykład z takimi Czechami sojusz. Przemyślidami. O jeden i by był sojusz, no. Albo Dania. Albo Szwecja. Szwecja nie jest takim złym pomysłem. O, możemy rolatką, w sensie to jest oczywiście nie ślub. Ale i tak dziwnie to wygląda. Dobra, Szwedzi, na pomoc idźcie mi. Wezwij do wojny. Ależ tu wojna w ogóle jakaś. Zrobiła totalna. Zakony święte, dawaj jeszcze zakon, jeszcze templariusze będą się tu bić. W ogóle tu Estonia jest, Płock jest, kurowie, wikingowie, Prusowie są. Jedyne kogo brakuje tutaj, to są tak naprawdę, nie wiem w sumie kogo, Macedończyków chyba tylko brakuje. Da, idź tu, idź tu, idźmy ich rozwalić tutaj, Estończyków. O, jedną armię rozwaliliśmy, tutaj kolejna weszła, ale przyszli wikingowie mi pomóc. Dobra, kim ty jesteś? Szkoda, że nie można na przykład teraz roszczenia do Jaćfingów ich podbijamy. Taki rozbiór Jaćfingów między mnie a Prusy. Dobra, rozwalamy Estonię. Kolejny raz armię. Ile więźniów? Ile mogę... Branie więźniów w tej rozgrywce teraz to jest bardzo ważne, bo nareszcie ktoś będzie na moim dworze pracować. To jest tak smutne, że nikt nie chce na dworze pracować. Dobra, nie, ale rozwaliliśmy w tej wielkiej wojnie północnej. Wymóż żądania. Dobra, kolejni przychodzą na nasz rząd. Do naszego rządu kolejnych ludzi, których w ogóle nie wiem. W ogóle do czego to doszło? Żebyśmy musieli, to jest po prostu tak rekrutowaniem Wagnerowców do wojska. Tak samo, tylko że. W sensie wiecie o co chodzi, że więźniów rekrutujemy, ale.
Nie do wojska, tylko jako. Płynę stróż trochę prestiżu, więc chyba pójdziemy na polowanie. Teraz zorganizujemy polowanie, bo to się z prestiżem dzieje. Teraz rzucimy się. Aha, da, powaliliśmy ci, ale sami jesteśmy ranni. Możemy ucztę jeszcze wyprawić. Dawaj, lecimy z pieniędzmi. Kolejny prestiż, dobra. Możemy rozwinąć. O, ulepszyć tutaj. Krót jeszcze, Aniu. Już cały prestiż wydaliśmy, naprawdę. Ej, mam Pomorze Gdańskie. Możemy Pomorze Gdańskie. Nie, dobra, to był taki border bar okropny. Ale możemy tobie wypowiedzieć wojnę o de jure. Czyli my zyskujemy zero tego. Trzeba usunąć. Trzeba tych lekkich zbrojnych. Usuń to. A tak przynajmniej cokolwiek dostajemy prestiża. Królestwo Estonii walczy z najwyższym wodzostwem Estonii. Okej, okay, Polacy biją się z Czechami, w sumie nic nowego. W sumie tutaj chyba można gdzieś pierwszym Habsburgiem zagrać. Ja mam pytanie, zobaczylibyście odcinek z Habsburgu? Tutaj gdzieś było na pewno, koło Brna chyba. Tutaj... Habsburg, o! Widzicie, są Habsburga, więc można je Habsburgami zagrać. Zagrali... Obejrzylibyście odcinek z Habsburgów, jak próbujemy zdobyć Austrię i może tron cesarski, choć nie. Chyba to za dużo. Kumanowie w ogóle się rozwalili, co się tu stało? Aha, Polska Prusom wojnę odpowiedziała. No oczywiście, że pomożemy. A nie, to Mazowsze tylko jest w tej wojnie, no to S powinno iść. Jest to wszystkie armia i lecimy. A, jednak nie jest tak łatwo. Znowu cię łupią. Naprawdę, ja mam bardzo małą armię. Chrześcijańska wiara ma teraz dostęp do krucjat. Idziemy na krucjatę tą Litwą. Potem jeszcze będziemy mieli litewską dynastię w Jerozolimie. To by dopiero było śmieszne. O! Krucjata! Ura! Wychodzę z tej wojny. Poddaj się. No, ja się chcę poddać. Ja chcę na krucjatę iść. Litewska krucjata. Ta, wyznacz. Turka. Dobra. Lecimy. O, przypomina się 4RP. Z tą krucjatą. Gdzie my w ogóle idziemy? Taryfa Mari. Co? Co? Ja myślałam, że my o Jerozolimę będziemy walczyć, a my będziemy walczyć o jakimś Judrę z Walencję. Wszystko Kastylię możesz sobie odbić, no. O, Litwini w Walencji. No wkurzyłem się. Muszę się przyznać, że się wkurzyłem. Tu trzeba krucjatę wysyłać, no. W ogóle wygraliśmy tą wojnę XD. O, dobra, krucjata na Walencję, dawaj. To ja tutaj mamy armię. O, jak to wygląda. Wódz Witold. Wódz Witold krucjatowy. Już porobiłem tych Iwankowiczów. Oni zostaną na moim dworze. Nawet im bym jakiś tytuł dał. He! Ej, jeszcze z Prusów mamy. Czekaj. Da się jakieś misjonarzy wysłać do Prusów? To by było ciekawe. Dobra. Mamy rabiniczną Estonię. Kurcze, co się tu stanęło? Rabiniczna Estonia. Pamiętacie, jak graliśmy pod żydowską Polskę? A propos, trzeba to kiedyś powtórzyć. To teraz mamy żydowską Estonię. Gdzie jest w ogóle nasza armia? O, już we Francji jest. O, zamek płonie, widzę. No, idźmy do tej bitwy. Nie, idźmy do tej bitwy. Uciekaj, spier... Nadamy temu Iwankowiczowi ziemię. Wiem, że niby nie powinienem, ale no cóż. Jakoś porobiłem tych Iwankowiczów, więc... co? Co się tu stało? No oczywiście, że dołączamy, ale dlaczego Prusowie? Możemy mieć katolickich Prusów! Dawaj! Wracaj tu. Katolicy Prusowie to brzmi tak łamiąco psychikę, że dawaj, że to robimy. Dawaj zakony święte. Już wynajęto? Wystaw wszystko tutaj. Ile? 30 osób możemy na pomoc wysłać. Najemnicy. 700 ludzi. Dobra, wynajmij ich tu. Twój... Dobra, umarłem. Koło to obchodzi? Dlaczego Grodno jest niepodległe? Czemu wojnę powiedzieć? Ale to zaraz. W początku chcę mieć katolickie Prusów. To po prostu tak brzmi. Gdzie są moje wojska? Tu jeszcze są moje wojska. Porażka. No i niestety nie będziemy mieć katolickich Prusów. A po prostu jak to brzmi. O, jak to brzmi w ogóle. Dobra, możesz się gra odblokować. Halo, żyjesz? O. O, możemy sojusz z Mazowszem zrobić. O. I razem idziemy po ten. Dobra. Rozwiążmy wszystko i lecimy po Grodno. Jak moje armie są? Rozwiąż wszystko. O, jakaś ta krucjata i nie mogę rozwiązać armii. Dobra, już doszło moje armie. O, dobra. Wygraliśmy krucjatę. Powstała Walencja. Kto to w ogóle? Gilbert. Myślałem, że to ten Rodrigo Diaz rządzi. Dobra, i możemy teraz tobie powiedzieć wojnę. Twoje roszczenie, czyli całe, czy zjesz królestwo. Jest to wszystkie armia. No, nie jest dużo słabszy, dobra. No to zjednoczymy łatwo tą Litwę. Oj, crash.
Nie kraszuj, proszę cię. Proszę cię, Litwo. Mieliśmy tyle dobrych wspomnień. Kapitan Fajka. Co jeszcze było litewskiego? Kapitan Fajka w ogóle, jak Litwą graliśmy, nie był kapitan Fajka. Co jeszcze było? Kampania dwuodcinkowa Litwą w Europku. O, ranny. Ranny marszałek. Kto pytał? Nie skraszowaliśmy, to się liczy. O, możemy wydać za kurona jakiegoś. O, Mińsk się rozpadł. Mam Połock i Mińsk. Ale mam plan, jak odziedziczysz Mińsk. Oni nie chcą, bo ja bym ich, wiecie, tą całą rodzinę wymordował, żeby tam rządzić. Może z tobą, może się Nowogród uda odziedziczyć. Nie chcą w ogóle ze mną, nie chcą w ogóle ten, ze mną się żenić, dziwne. A wy masz żądania. Ty w ogóle czymś rządzisz jeszcze? Grodnem. Torki, kim rządzi Torki? Ty i ty jest, to ja nie wiem, co się tam stało. Iwan Iwanowicz, cię zmodyfikujesz żądania wasalne, na coś takiego i teraz cię, ja bym ci nadał jeszcze tytuły tutaj, o, i bym cię wyzwalił. Nie, ja nie chcę z tą opinii stracić, po prostu cię wyzwalę. O, jesteś wolny. Dobra. I co ty na to, Iwanie Iwankowiczu, czy tam Dimitri Dimankowiczu? Ule, dlaczego nie ma tu dzieci i ty wszystko... Jak ta matka wszystko dziedziczy, to też nie będzie tak źle, bo i tak my w końcu to dziedziczymy. Po prostu się zjednoczyły znowu, okej. Okay. Dlaczego moje armie są wystawione? Kasuj to wszystko. Teraz spróbujmy Jaćmierz podbić. Kurowie dołączyli do wojny. Finowie w ogóle ich oblegają. Nie wiem, co się dzieje w tej Kurlandii. Tak, kurowy je w ogóle upadają totalnie. A my się Jaćwingami musimy zająć. Będziemy wszystkie dziedzictwo nazywać Witold. Tak, mamy kolejne terytoria i je oddam oczywiście naszemu wasalowi. Może on coś będzie nawracał, nie wiem czy coś. Bo na razie to tylko ten nazwisku coś robi 20 lat. Ej, ale coraz ładniej ta Litwa wygląda. Co? Co robi Cesarstwo Bizantyjskie na Rusi? Nie, 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 to jest... Co? Brakuje nam 5 hrabstw do utworzenia Królestwa Litwy. 4 to by była Kurowia. O, i ty byś był piątym. Tylko ty masz coś z Węgrami. Ale ty nie masz z nikim. O, moglibyśmy powiedzieć wojnę tej żydowskiej Estonii. O, i to by było jedno. I wystarczyłoby potem jeszcze całych Kurów podbić. Jakieś dżihady ciągle są. Te Deus Vult, wojny religijne, nie wiadomo o co chodzi, bijemy żydowską Estonię. Nie, ta żydowska Estonia to jest po prostu... Mam ochotę teraz się przyłączyć i zacząć grać żydowską Estonią. Pukę, nie, nie, oczywiście, że nie, Witold. No mój marszałek został ranny, nie wiem czy to jest ten sam, czy on się ciągle obrywa na tych wojnach. Jak tak, to w sumie trochę smutno. Okej, okay, nie, no już ta żydowska Estonia raczej nie powinna się podnieść po tych naszych wojnach, no. Ona jest potężniejsza ogólnie od nas, no ale jest zupełnie zwojna. O, zdobyliśmy stolicę Estończyków i oni już się poddali. Rabiniczna. Rabiniczna Estonia. Rabiniczna Estonia to jest coś po prostu... Co? Czego my się bijemy o jakąś Liwonię? Okej, okay, ale ci pomogę oczywiście. No, ja ci chcę pomóc. O, ja ci chcę pomóc! Dobra, córka, kto pytał? Zaoferuj pomoc w wojnie. No, jak ty masz wygrać? Dobra, ale są katolicy już w tej Estonii. W sensie, kim ty w ogóle jesteś dla mnie? Honorowy sługa. Co? Ty jesteś mężem tej. Matrylinialny. O, tak. I ty jesteś z naszej rodziny. I nie wiem jakim cudem, ale będziemy mieli naszą dynastię w Liwonii. To jest pod wodzą Estonii. Nie wiem jak tutaj odeszło. Chodźcie, Iwanowicze to są teraz Ksiewłowice. Nie wiem, co się dzieje z tymi naszymi wasalami. Nie wiem, jak tu działają dynastie w tej grze, ale ok. Ej, ty to przeżyłeś. Nie, nie przeżyłeś tego. Gdzie ty jesteś? Już ci nie ma w tej Liwonii? Estonia, Kurowie są teraz mniejsi. O co chodzi? Kuprozejm. Okej, okay. Bardzo chętnie. Ej, czy mogę się stać z feudalnym państwem? Mam wasala feudalnego w sumie. Ty nie mogę się jakoś feudalny kraj zmienić? Pamiętacie, co? Dlaczego Barcelona jest... Barcelona w ogóle jest częścią Aragonii, no co jest historyczne, ale Barcelona jest mozarabska. Nie, nie wiem, co się dzieje w tej grze w ogóle. Bym prowadzić ekspansję w stronę Pińska, albo w stronę w sumie Kurów. Hrabstwo, na przykład tutaj. O, to są terytoria katolickie, więc nam zwiększą jakby ten... W sensie będzie więcej katolików w naszym państwie. To muszę się przydać, bo mamy akurat dość niestabilny kraj religijny. W sumie typowa Litwa, nie? Ej, my to możemy przegrać tą wojnę. Wiecie, ja tak gram bez mózgu. Czy ja w ogóle sojuszników mam? Mam. Ciebie? O nie, ale ja ci nie chcę wzywać do wojny, wiesz? Mam pieniądze najemników, wynajmę.
Albo zakon święty. Teraz zrekrutujemy dwóch najemników po prostu. I nimi powinniśmy już wygrać tą wojnę, bo nie chcemy się też prestiżu, którego w ogóle nie mamy, na ten, zbywanie sojuszników. Te płotkie z tej wojnie. Większe się z tego wojny zrobiło. Wezwanie do wojny. Co się dzieje tu? Dobra, tu jest ten ka... Nie wiem, on przed chwilą nie rządził tą Liwonią, teraz nią rządzi. Może mi ktoś wytłumaczy, co się tu dzieje. Oczywiście, że ci pomogę w tej wojnie. Tam braciszku, czy tam ty dla mnie jesteś. Nie wiem nawet. Bo tu jakieś chłopi jeszcze się biją. Co się tu dzieje? Czy masz w ogóle jakieś armię? Nie, muszę ci iść pomóc. Dobra, mam podzielone siły. Ale no trzeba iść pomóc temu bratankowi. No, rozwalmy armię tym wrogom i powinni już sobie dać radę. Dobra, powinniśmy ich tutaj zwyciężyć. To jest w lasach bitwa, więc ciężka, ale i tak daliśmy radę. Ogólnie za tego sojusznika zainwestować jest akurat bardzo dobrze. Może on koneksjami rodzinnymi w końcu do nas przyjdzie. To było wspaniałe. Wręcz nie wiem, dlaczego się teraz tak rzucają te boty we mnie. Okej, okay, ale dobra. Ty już chcesz pokoju. Teraz tak. Ty więcej. Poproszę o roszczenie. Nadaj tytuł. Tu. Masz ten tytuł. I teraz idziemy po ciebie. Pomóc naszemu... Nie wiem nawet, kim ty dla mnie jesteś, ale masz... Moja córka. Dobra. Jesteś... Nie wiem, jakim cudem. Nie wiem... Co się dzieje, wrogowie? Okej. Okay. Nawet się musimy bronić przed tą królową. Czekaj, nie, ty atakujesz jeszcze. Nie wiem nawet o co. Jako niepodległość to w sumie lepiej. Tak szybciej. Co się tu... Nie wiem, co się tu dzieje. To jest, ta mapa jest tak rozwalona już. Dobra, Liwania już się poddała de facto. Więc możemy już wracać. Okej, okay. I coś teraz odstało. Dalej ty tu rządzisz. Nic się nie zmieniło de facto. Nie wiem, co się zmieniło, ale ok. Coś na pewno. Nie, ale nie wiem, co mnie bardziej rozwala. Jaćwingowie, którzy są prawosławni, czy Estonia, która jest żydowska? Chyba Estonia. Jednak żydowska Estonia to jest coś. Ja myślałem, że bienie żydowskiej Polski jest dziwne. Znowu nas do jakiejś wojny wzywa. Okej, okay, podbijamy już tych jaćwingów do końca. O, i w sumie nasz sojusznik już tak naprawdę sobie sam radzi. Okej, okay, ile nam brakuje tytułów do Królestwa Litwy? Dwa, dobra. To dwie wojny tak naprawdę. Mamy trus w sumie z wszystkimi dookoła. To jest bardzo śmieszne. Dobra, tutaj ten nasz bratanek, czy ktokolwiek on jest, jeszcze radzi z tym swoją... Ha, ty się dalej bijesz z tą... O co w ogóle jest ta wojna? Nie wiem. To wszyscy są już Żydami. Okej, okay, oprócz ciebie. Nie wiem, czy to jest jakaś święta wojna między Żydami a katolikami o Estonię, ale... O, tak, tak. Wyszli propozycje. Z tego będą z naszej rodziny dzieci, więc będziemy mieli naszą rodzinę tam w Estonii. O, mamy fińską zbroję lamitatyczną. Chyba jeszcze ją naprawimy. O. O, możemy świętą wojnę o księstwo dać, tylko dokąd jest to... Dotąd jest Litwa, więc jeszcze okej. Okay. Tylko to jest to, jeszcze przy okazji pomożemy tym, nie wiem. To państwo już jest w totalnym upadku. Ono walczy z tym wasalem, który jest naszym sojusznikiem. Nie wiem, to co się dzieje w tej, tutaj jeszcze bardziej na północ, to ja nawet nie chcę na to patrzeć. Oho, możemy się rozwieść, to w sumie jest bardzo dla nas dobre, bo możemy, bo ona była jakoś z niskiego rodu. Nie wiem, jak doszło, że ona jest z niskiego rodu, ale okej. Okay. Możemy z kogoś, kto ma Claymana... A jest to, na Danię! Wow! Dawaj, będziemy klejmować Danię zaraz. Klejmowanie Danii. Tylko jak ty odziedziczysz, to nie dla naszej żony i będziemy mieli Unię Litewsko-Duńską. Jakim cudem tutaj tak szybko rabiniczne powstały? Czekaj, jakim cudem... Nie, ja nie chcę za to. Wyciś to. Ja nie chcę za jakiegoś hrabstwa Zielona Góra. Sojuszu. Da, mamy już nasz terytorium. Możemy zostać królem Litwy, nie? Wezwij do wojny, no ja chcę do tej wojny. Utwórz tytuł, stajemy się królem Litwy. Wow. I teraz ile mamy? Ile mamy klejmików de jure?